Szanowni Państwo, brawo. Brawo, brawo. Szykujecie się do pogrzebu? Nie. Krzyż, dół, jak na króla śmierdzącego. Zobaczymy, o której policja przyjedzie. O której ja dzwoniłem. 10 minut temu, 7. Ty 7 przyjechałeś? 5 po. 5 po gdzieś, no. I... Ale już nie wydzwaniaj. Raz zadzwoniłeś, wystarczy. Nie wolno tak, Krzysiek. Nie, ja będę dotąd dzwonić. Ale chcę. Poczekajmy. Poczekajmy, nie wydzwaniaj non stop. Brawo dla was. Brawo! Będę za życie pilnuję domu i za śmierć będę pilnować. Tak. Tak. Chcecie mnie pochować? O już! No to ja idę. Otworzę. Idź. Proszę, Krzysztofie. Siadaj. No postoję, no. Nie, siadaj. A kurna, ja nie mam czasu. Dawaj. Masz czas. No to szybko. Co chciałeś powiedzieć jeszcze? Bardzo ładnie zrobiliście. Pięknie. Uszkodziliście drzewka, mokorzenie. I krzyż jest postawiony. Wezwałem patron policyjny. Szybko przyjechali? Szybko. Szybko. No, widzisz. Bo ja poprosiłem. No. I co? Przyjadę jeszcze jedna patrolówka i dochodzeniówka. Przyjedzie, będą zdjęcie robić, wszystko. No, ale że ciebie nie będzie, to wiesz, dla tej, znowu mi powiesz. Ja najwyżej powiem, że widział Jarek Jarosław. Ale to po, oni przyjadą, nie przyjadą w dzień, później przyjadą jak coś. I wiesz, wiecie, brawo dla was, jeszcze raz biję. Brawo! Że wy szykujecie na mnie grób. Brawo! Brawo! To wasze jest sposób, wasza jest nadzieja, miłość. Serce! Pochowaliście mego przyjaciela, Wojtka. Udawaliście, że wy biedujecie po Wojtku. Wy radujecie się. Śmiejecie się. Na głośnik zrób. Halo? Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Wie pan co, będę składał na pana zawiadomienie. Wiesz pan co, a ja na pana, już policja była. Wykopałeś swoimi ludźmi grób na mnie. Telefon będzie pokazany na komisariacie, zapisany. Pana znajdą, prędziutko, proszę pana. I pana zatrzymają po telefonie, bo pan to swoimi ludźmi wykopał grób na mnie. Nie, kopać pan nie będzie. Będzie zatrzymany, będzie siedzieć tam, gdzie trzeba. Bo to skończy się dla ciebie tak idiotstwa robienia i tak dalej. Będą osoby zatrzymywane prędko. Teraz ja nie popuszczę tego. Wiesz? Do widzenia! Słuchaj mnie teraz, ja ci powiem. Słyszysz? Słyszę, słucham. Będzie złożone zawiadomienie, że trzymasz majora na strychu, są mamusze i brata. Wiesz co, nie pierdol głupot, bo prokurator to wie, wiesz, że tak pierdolisz, wiesz, i to będzie też zbadane. Prokurator przyjedzie, ja otworzę strych, ja otworzę. Nie tak ja otwieram, co mnie za idiotę robi, za głupiego, za śnego chorego, tak? Tak, chuje, chuje zajebany, tak? Wiesz, spierdalaj, ja nie mazur, ja warmianin i spierdalaj czym prędzej do mnie, bo będziesz zatrzymany. Na razie, chuj zajebany. Zablokuję, żeby nie dzwonił. Zaraz do notesu zapiszę jego numer, wezmę. I będzie fajnie. No dokończ jeszcze, Krzyśku, tak na szybko, bo... powiem, że człowiek dzisiaj, to nie człowiek, ale bandyta dzwonił do mnie, że napisze pismo, wie prokurator, wie wszyscy, policja dzisiaj była,
patronowa, patronówka, no i pojadę na trójeczkę, ale ja na trójeczkę nie pojadę, pojadę na Bemka też i złożę zawiadomienie. I przyjadą z Bemka i będą dochodzenie robić. I będzie fajnie. Będzie fajnie, zatrzymają tego człowieka, który numer pokaże dla policji. No i... Myślisz, że to on? Tak, on! 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 A jakie to jego koledzy, wiesz? Tego koledzy. Obudziliście bestię. Wkurwiliście bestię, to macie teraz. A był spokojniutki. Ja jestem spokojny, ale ja pokażę, co jest skład. Tego chuja zatrzymam. Nawet napiszę do ministra spraw wewnętrznych, ażeby ministerstwo zainteresowało się, zrobię zdjęcie i wyślę. Wyślę, kurwa, i minister spraw wewnętrznych administracji zajmie się im. Zajmie się prędko i do prokuratora napiszę głównego, że będzie jemu jak będą prowadzić w srebrnych obrączkach, że na łapki i na kopytka nałożą, i na szyjeczkę, i będzie iść jak chuj, a ja będę zdjęcie robić jemu. I do tego będę puszczać, do gazet będzie. Będzie kurwa, tak teraz będzie zjebany, jak chuj. Ty myślisz, że wygrasz? Nie, z Marmianinem. Ja nie jestem Mazurem, ja jestem Warmianin. Zajdź kurwa do Kętrzyna, zobacz, jak się pisze się, bo ty nie jesteś douczony, doszkolony, ty pojebany jesteś, tego jesteś, czubek jesteś. Jeszcze gość jak czubek. Na razie. A mnie to zastanawia, jak oni tam ślady będą te zbierać, jak tam wszyscy chodzą. To czy ja chodziłem, ty chodziłeś. Tieczki, takie z numerkami? I zdjęcie będą robić. No ale to się twoje buty, moje buty. Chociaż ja dawno tam nie byłem, ale dzisiaj sobie. Ale wiesz co Pulent powiedział? Że nie szkodzi to. Nie szkodzi? Nie szkodzi. Wiesz, tylko nie dotykać ziemi. Nie dotykać szpadla. A tego szpadla każdy też dotykał. Co? Tego szpadla. Tomek kopał przecież ten. Ogródek. Ale teraz nie dotykać. No ja rozumiem, że teraz no. Bo teraz jest wiesz ślad. Jak one kopali, kto kopał. Wiesz. O tu jest, wiesz, a palcy, o tu, o, to są, wiesz, odciski na szparlu. No rozumiem. To nie dotykamy. Oni mają taką, jakby krem, nie krem, coś powiem, nie? Szmarują, ale też niewidzialny mają takie. A one mają taką kamerę, że nastawiają i pod tą kamerą świetli się, o. Bierzesz szpadel i kopiesz to. I z tej ręki. Ja rozumiem, Krzysztof. No żeby ty kopał ogród. Z jednej ręki i z drugiej masz. Bo trzymasz dwoma rękami szpadel chyba, nie? Ja tego szpadla nie dotykałem chyba nigdy. Nie, ale kopiesz chyba jak kopiesz ogród u siebie, to dwoma rękami kopiesz. No dwoma, no a im... No i to już nie jedno. Ale nie. I nogą naciskasz. No tak, a to też ślad. Tak? No. Też ślad. No. Buta. Tak? Ty nie śmiesz, ale to prawda. Jak kopiesz ogród, to co, nie naciskasz szpadla? No naciskasz, no jak nie? To co, potem co, na trójeczkę później, tak? Tak, albo na Bemkę pojedziemy. A po co na Bemkę, jak kazali na trójeczkę? Chuj by trójeczka. A co trójeczka? To i tak przyjadą z Bemka robić jakieś tam dochodzenie. Ale tu zgłosić, po co jechać na Bemka? Może kurwa do Warszawy jeszcze pojedziemy. Zgłosić, co? A czemu ty do Warszawy pojadę? No. Bo kryję kosę, pojadę. A może do Ameryki? CSI, FBI i te kurwa inne. Co łapią dziki. Co łapią dziki, no. W Ameryce też pojebane są. Aj. Dobra, Krzyśku, ja uciekam. Ja już nie wyjdę do policji, bo będzie bramka za. No nie przyjadą do ciebie. Ja powiedziałam, żeby nie przyjeżdżali, bo ty nie wyjdziesz, no. Co? Przyjadą jak coś, to później. Po południu. Jak ja będę. Która jest godzina? 8:20. No to akurat dojadę do roboty. No. Dobra, Krzysiek, to co?
To do później w takim razie. Do później, do 17. No, będziesz zamykał drzwi? Nie. Nie? Nie. No dobra. Zajebił to zajebił. A, już. Dobra, to później się widzimy w takim razie. To dziękuję. Ot, dałem ci, co? Co? A po to, żebym nie przyjechał, to by nikt nie widział. Nie. No, ładnie. Dobra, także chobok odpuszczamy teraz, Krzysiek, bo brązowy jest pusty u ciebie, także nie ma co wystawiać. A za tydzień te duże, tak? Co? Za tydzień będą te duże dopiero, tak? No. Dobra, to ja jadę. To do widzenia panu. Jaki pan? A kto? Krzysztof. Do widzenia, Krzysztofie. A do widzenia, Jarosławie.